Rozdział 23. Reforma biskupa Rozrażewskiego. W roku 1583. Włocławski biskup Hieronim rozrażewski swoimi zdecydowanymi działaniami uratował klasztor Żukowski przed upadkiem. Do opieki duchowej nad klasztorem zaangażował księży Jezuitów, którzy regularnie zaczęli nawiedzać Żukowo, głosząc rekolekcję. I słuchając spowiedzi generalnych. Na nowego prepozyta, biskup nominował kanonika poznańskiego, Benedykta Goryńskiego, który był uczony i pobożny, a obowiązki spełniał gorliwie. Przyjął on habit norbertański, złożył śluby zakonne i przestrzegał ściśle reguły. Do pomocy otrzymał dwóch kapelanów. Biskup rozrażewski Wydał w 1585 roku specjalne rozporządzenie dla żukowskiego klasztoru, napomnienie niektóre ku lepszemu rządowi klasztornemu, ku większemu ćwiczeniu w rzeczach duchowych użyteczne. Wznowił obowiązek odmawiania modlitwy za zmarłych. Co tydzień siostry miały przystępować do spowiedzi. Na nowo zaprowadził klauzulę milczenia i posty. Wszelkie wykroczenia miały być karane na kapitule, wspólnym zgromadzeniu wszystkich sióstr. Księży sprzyjających ideom lutra prepozyt miał usuwać z klasztoru. Podobnie poddani luteranie musieli opuścić posiadłości klasztorne. Biskup nakazał odbudowę zniszczonych przez heretyków przydrożnych kaplic i krzyży. W celu utrzymania sumiennej administracji nakazał przeoryszy i prepozytowi prowadzenie oddzielnych ksiąg rachunkowych. W klasztorze nakazał wyznaczyć oddzielne pomieszczenia na kapitularz, infirmerię, izbę chorych sióstr i cele gościnne. Rozrażewski za szczególnie pilny uznał remont wieży kościelnej, naprawę przeciekających dachów, Zniszczonych schodów i okien. Browar i piekarnię kazał odsunąć od samego klasztoru, gdyż tam było szczególnie głośno. Dla ochrony dóbr klasztornych, kazał w widocznym miejscu wywiesić bullę papieską, karzącą ekskomuniką osoby trwoniące dobytek klasztoru Żukowskiego. W przeprowadzonej reformie bardzo ważną dla biskupa była sprawa szkół przyklasztornych. Kazał siostrom nauczycielkom pilnować, by uczennice nie miały przy sobie żadnych heretyckich książek, same zaś miały pilnie uczyć je zasad religii katolickiej. Jeszcze większą wagę biskup przywiązywał do szkoły dla chłopców. Widział w nich odpowiednich kandydatów na przyszłych duchownych, zabiegał, by tych uczniów było jak najwięcej. Prosił więc przeoryszę, by z tego, co pozostanie ze stołu panien, dożywiała sieroty i ubogich uczniów. Jak wielką pokładał nadzieję w młodych wychowankach Szkoły Żukowskiej, wynika z jego słów: Stąd mogą się mnożyć kapłani. O których na kaszubach jest tak trudno. A był to czas, kiedy jeden ksiądz opiekował się kilkoma parafiami, na przykład proboszcz z kielna obsługiwał dodatkowo chwarzczyno, szemut, przodkowo i chmielno. Stan taki był konsekwencją masowej luteranizacji duchowieństwa w poprzednich latach. Pod koniec wieku XVI biskup Rozraczewski. W swoim sprawozdaniu do Rzymu mógł napisać: W krótkim czasie udało się tak odnowić klasztor, że dwadzieścia zakonnic prowadzi święte życie, śpiewa dzienne i nocne oficjum, upadłe zabudowania naprawiono, przez najsurowszą klauzurę prowadzą życie czyste i nieskazitelne. Poprzednio ściągnięta hańba poszła w zapomnienie. Do tego sami gdańszczanie nie mogą się doprosić, by ich córki były przyjęte do szkoły klasztornej na wychowanie.